Hej ty! Tak? Ty, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego Instagrama, gdzie pojawiają się rzeczy, które nie pojawiają się na YouTubie, takie jak moje prywatne życie, co pojawi się na kanale i inne ciekawe rzeczy, to wpisz Gilatkis, a następnie obserwuj. A jeśli nie masz konta, to załóż, bo warto. Dziękuję. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Two Point Hospital. I moi drodzy, długo się zastanawiałem, czy będę kontynuował tą serię, czy nie, ale stwierdziliście, że tak, że chcecie, żebym to jednak kontynuował. Jak mówię, sam się zastanawiałem, nie byłem pewien, więc dajcie mi znać jeszcze pod tym filmem. Będę wdzięczny, zostawcie taktyczną łapkę w górę, napiszcie co myślicie, a my przejdźmy sobie do kolejnego odcinka, bo mamy jeszcze tutaj, jak możecie zauważyć, przynajmniej dwa szpitale do zrobienia, więc tego szpitala stwierdziłem, że nie będę robił na trzy gwiazdki, bo to nie jest dla mnie w żaden sposób potrzebne, ale mamy jeszcze Lower Ballocks, czyli rozbuduj swoją sieć, tworząc drugi szpital. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Będziemy przechodzić tutaj różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Podobno między różnymi szpitalami pojawiają się nowe choroby, więc to jest też całkiem ciekawe. Witaj w Lower Ballocks, to urocza mała wioska dotknięta przez ogromny problem. Zaczyna znaczna część populacji wierzy, że jest gwiazdami rocka. Tutaj pomóc może tylko jedna rzecz, psychiatria. Jedynie lekarze specjalizacją psychiatryczną są w stanie diagnozować i leczyć. No, także no, ogólnie chodzi o to, że musimy ich leczyć psychiatrycznie, no. Nie będzie, więc tak, zrobimy sobie kamerę stąd. Widzę, że w miarę nawet ładnie mi dało na początek. Tylko bym sobie poprzynosił może te ławki. Sprzedaj, podnieś. Może jakoś tu? Czy mogę to jakoś ładniej brać? Nieważne, sprzedałem, nie będę w to wnikał. Dobra, zbudujmy sobie tak, więc pomieszczenia. Gabinety, psychiatria. Ile musi mieć? 3x3. Więc niech psychiatria sobie będzie tu, z wejściem tu od boku. O, psychiatryk będzie miał taką, jakby to powiedzieć, będzie miał taką całkiem fajną opcję, właśnie wysłuchania. Dobra, postawmy go tak, tutaj na środku. I teraz tak, możemy dodać w sumie dodatkowe rzeczy, czyli te na przykład szafy aktowe, jakieś dwie. Dalej możemy dodać jakiś kosz na przykład w rogu. Możemy dodać gaśnicę gdzieś tutaj też obok. Możemy dodać roślinkę i możemy podbić prestiż. Mówiliście, żeby podbijać ten prestiż, bo że to się opłaca, więc podbijemy go pomrocznością jasną, która będzie gdzieś tutaj właśnie obecna. Super, poziom trzeci, wybudowane i nie musimy nic więcej robić. I teraz tak, nowa technologia, wstrzymaliśmy kontrakt z Bundle Technologies, która posiada całą liczbę szpitali badawczych w całym kraju. Mają dla nas ciekawą ofertę, niedawno cofnięto im licencję psychiatryczną z powodów, na które lepiej się nie zagłębiać, okej. Przyjmując jednocześnie pacjentów psychiatrycznych z Bungle. O, czyli mogę wyleczyć pacjenta w psychiatrię. Czy to jest Freddy? Bertie Krzywus, ale... Mam je przypominać Freddy'ego Mercurego z Queenu? O Boże, cudowne. Cudowne po prostu. No dobra, niech będzie w takim razie. To możemy co, zatrudnić właśnie? Zwiększ poziom szpitala trzeciego, obecny poziom drugi. Czyli co, będziemy po prostu rozbudowywać go, tak? No niech będzie. Gabinet internistyczny. Nie, to jest w ogóle przejście? Jest przejście, dobra. Musi być 3x3 przynajmniej, czyli tu nie mogę go zmieścić. Musimy go zrobić tu, tym bardzo chętnie zrobię, czekajcie. Podnieś i przestawmy go sobie gdzieś tu. Może gdzieś tu ławkę podnieś, tu drugą ławkę, tą ławkę też podnieś, postaw ją. Nie wiem, tu na przykład tą ławkę też podniesiemy, postawimy ją sobie jakoś tu przy wejściu. Ciebie, a myślałem, że ciebie też podniesiemy z tą ławką, niech będzie. I jeszcze możemy w sumie postawić sobie obiekty, czyli właśnie te automaty i tak dalej. I myślę, że moglibyśmy stojak na ulotki jakiś tu postawić na przykład. Tu postawić drugi. Możemy postawić roślinki tu na przykład. Tu jakąś roślinkę, nie wiem, czy coś. I tu, nie wiem, dla przykładu, tak? No i możemy na tutaj, w tym miejscu jeszcze sobie postawić. Niech będzie pomieszczenie. No to co? Czas rozbudować cały szpital. Pomroczność. Mamy trzeci poziom i... Szpital wbił się na poziom trzeci. Niech będzie. Nowa technologia. Przyznał nam dostęp do swoich najnowszych technologii. Ulepszonego automatu do leków oraz ulepszonego urządzenia do diagnostyki ogólnej. 1, 2, 3, skan. Do diagnostyki ogólnej. To jest gabinet internistyczny, ale tutaj możliwe, że będziemy mogli coś lepszego właśnie. To jest ten lepszy automat gdzieś? W sensie zakładam, że będę mógł po prostu go odblokować, tak? Tak to będzie wyglądało. Dobra, nie potrzebujemy tego na razie chyba. Bardzo różne, jeśli będzie wydajniejsze, kliknij na maszynę w opcji diagnostyce ogólnej, a następnie wybierz opcję ulepszenia w diagnostyce ogólnej.
Dobra, czyli to chyba nie jest tu. Diagnostyka ogólna. Budowałem diagnostykę ogólną, jeszcze nie budowałem diagnostyki ogólnej, to może dlatego. Ale potrzebujemy jeszcze zatrudnić tutaj jedną osobę, konkretnie pielęgniarza, który poradziłby sobie z maniery okołołóżkowe. To jest spoko, to się przydasz tu. I potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Zwiększone zadowolenie, plus 10 do szczęścia. A ty masz jeszcze w diagnostyce. Dobra, to ciebie weźmy sobie i tu będziesz pracował. Dobra, super. Wszyscy są zajęci, wszyscy mają co robić. Ci się uczą, ci idą do terapeuty. Jak w ogóle w sumie ich leczysz z tego? Okej. I co, powiesz mu, że jednak nie jest tego? Nie jest... jakby to powiedzieć, piosenkarzem? Co i nagle, nie wiem, przebierze się, czy coś? Czy jak ma to wyglądać? Ulepsz urządzenie, nowa technologia. Zaraz musimy w ogóle zbudować to pomieszczenie, więc jest kolejna kwestia. No. I co, 5000? Ale co, on dalej wygląda tak samo. On wygląda tak samo, nic się nie stało. O! Nie, wygląda już normalnie, dobra. Następująca maszyna może zostać ulepszona, automat do leków. A, w ten sposób po prostu. Ulepsz do automat do leków 2. Okej, mamy dozorcę. Mamy dozorcę, jest dozorca. Rada sobie radę, to robimy dalej pomieszczenia chyba. I tyle, póki to się robi. Bang, dobra, zrobione, więc tak. Dołożyliśmy trochę, ty tu masz jakieś. Czekaj, bo ty coś tutaj będziesz chciał od nas, tak? Bo tutaj gdzieś są wezwanie od członka. Atrakcyjny szpital 80%, limit dni 70. Okej, chyba może być. Kiblo pryszczka. Ulepszenie maszyn. Potwierdź. Okej, niech będzie w takim razie. Atrakcyjność aktualna 69. No dobra, poprawimy to. Więc tak, tu jest gabinet deluminacyjny. Tu są toalety tak zbudowane specjalnie, więc całkiem spoko. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestie, dają mi nową rzecz, czyli ulepszenie chyba tego urządzenia. Nowa technologia, świetnie. Super. I teraz tak. Tak, ulepszono to 3-2-1 skan, więc możemy tu działać troszeczkę. Ekran przeglądu, nie chciałem ekranu przeglądu, nie chciałem tego, dobra, możemy sobie działać troszeczkę. Spoko, Boże, lista pacjentów, miliard rzeczy. Duża szybkość i działajcie sobie, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Wyzwanie członka, czyli 70% musimy mieć, no jeszcze troszeczkę musimy dobudować na pewno pomieszczeń i tak dalej. Aczkolwiek nie wiem, czy jakieś nowe też mi... O, rondelatorium. Okej, ile to musi mieć? 4x4. To tu idealnie wejdzie po prostu, idealnie. Dobra, niech będzie tu. Rondelatorium, skoro robimy to tak. W którą stronę ktoś będzie musiał siadać tak naprawdę? Nie wiem, jak powinienem to ogarnąć. Dobra, postawmy to w ten sposób, niech będzie. Postawimy sobie gaśnicę, jakby coś się miało złego stać. To postawimy sobie dwa krzaczki. Postawimy sobie plakaty na pomroczność jasną oczywiście. Nie no, na czwarty poziom tego nie wbijemy, bang. No i dobra. I to potrzebujemy chyba lekarza, tak? Mogę sobie to zobaczyć? Lekarz wymagany. Więc zatrudnimy lekarza. Ty jesteś do psychiatrii. A ty masz jakie wykształcenie? Gościu, jakie ty masz wykształcenie? Też jesteś do psychiatrii. Dobra, weźmiemy ciebie, tu zatrudnimy. Bang, dobra, niech będzie, proszę bardzo. Możesz tu pracować, zobaczymy. Na razie atrakcyjność 66, spadła. Posiadaj budynki 2. Jak 2 budynki posiadaj? O, mogę sobie kupić parcelę. O, czyli mam dodatkowe miejsce. To jest za 50 000, dobra, to jest najtańsze. Więc za 25, więc bierzmy. I oni będą budować to, dobra, czyli działamy. Nasi pracownicy są zmęczeni, oni mają pokoju socjalnego, właśnie, jeszcze pokój socjalny. To też by się całkiem przydało, myślę. Pomieszczenie socjalne, bo o nim zapomniałem. Ile ono musi być? 3x2. To tu się zmieści idealnie. Kurde, wszystko tak na styk bym powiedział. Ale jest. Dobra, pomieszczenie socjalne, automatów nie potrzebujecie, mogę wam szafki jeszcze poustawiać. Z2 albo Z3. O, i proszę, możecie odpoczywać tu. W sumie to prestiż, a nieważne, niepotrzebny prestiż. Dobra, posiadamy drugi budynek, w którym możemy zrobić kolejne rzeczy. Co jest w sumie fajne. Atrakcyjność szpitala trzeba podbić. Poprzez umieszczenie roślin i innych przedmiotów dekoracyjnych. Właśnie, bo jeszcze to możemy. Pomieszczenia, nie pomieszczenia, a to. Automat z piciem możemy jakiś tu ustawić na przykład.
Możemy tu jakiś automat z piciem ustawić, ze słonymi przekąskami. Tu możemy jakiś ustawić też. Możemy ustawić kosze na śmieci na pewno, żeby ich było po prostu trochę więcej. Tu możemy ustawić, tu możemy jakieś ustawić dwa. Dobra, atrakcyjność na razie jest dosyć średnia. Tu po drodze możemy kosz ustawić? Nie, nie możemy. Tu postawimy jakieś dwa kosze, niech będzie. Możemy postawić, nie wiem czy gaśnice też jakby interesują ich w tym przypadku, ale mogę postawić tu jeszcze gaśnice gdzieś. Tu i na przykład tu. I do tego możemy jeszcze postawić, nie wiem, ławeczki przy różnych tutaj pomieszczeniach, gdzie trzeba będzie czekać. No, w ten sposób. Może tu jakoś ze dwie ławki. Tu ze dwie ławki, tu jakaś ławka. Super. Tu też możemy wam dać ławkę na starcie. Nie, nie możemy. Damy tak i jeszcze te rośliny, bo te rośliny podobno też dużo dają. Tu nie jestem w stanie postawić nigdzie rośliny. Tu jestem w stanie postawić rośliny, dobra. Teraz tak, tu roślinę możemy postawić. Tu możemy postawić roślinkę. Tu ktoś się będzie musiał tym zajmować. 70% atrakcyjności, dobra, super. Idealnie. Dobrze, że ta gra mi jednak czasami podpowiada, co mogę zrobić. Tu jeszcze mogę dać roślinkę i tu mogę dać roślinkę. I wszędzie względnie jest dobrze, jeszcze mogę tu postawić roślinkę. Nie mogę? Czemu tu nie mam? A, bo są ławki. Dobra, ale to tu mogę postawić, o. Damy radę, damy radę sobie. Nie, nie chciałem. Sprzedaj. Dobra, to teraz tak. Jak my z tym stoimy? Co mamy teraz? Zwiększ poziom szpitala do 6. Czego? Czegoś tu nie ma? Lekarz wymagane. A co to jest za pomieszczenie? Gabinet internistyczny. A, on tu był. Dobra, czyli nie mamy dwóch lekarzy w chwili obecnej. To trzeba zatrudnić. Ty masz co? Motywację. Spoko, to pracuj sobie. A, tu ma kto pracować? To ty pracuj tu i ty masz jeszcze jakąś ważną wiadomość dla mnie, tak? Dobra. Pacjenci z pomrożnością mięsną dają się do identyfikacji żarówki. Dobra, niech będzie. Zespół z Mysłowic. okej. Okay. Noszenie nowych budynków, awans dla członka. Dam awans. Okej, okay. Raport z popularności. Zarób 100 tysięcy w 90 dni. Dobra, niech będzie. Niech będzie, lecimy. Duża szybkość i lecimy. Czy coś damy radę z tym zrobić? Nie wiem, czy więcej coś możemy. Musimy zrobić poziom wyższy, więc musimy zrobić jakieś dodatkowe pomieszczenia, więc zrobimy na przykład drugie rondelatorium i tak dalej, i tak dalej. I bang! Dobra, jest! Szósty! Super! Drogi administrator blokowano. Flottering, który nie wiem czym jest. Oddział kardiologii. Deluminator Deluxe 2. Okej. Okay. Czyli możemy deluminator sobie poprawić, tak? Tak jest, więc rób go. Nie wiem, jak to rondelatorium wygląda, w sensie, czy to jest konserwacja, 50%, okej. Okay. Mamy też chyba za mało, mam wrażenie, troszeczkę mamy za mało dozorców. Konserwacja, dobra, super, ty się nadasz. I asystenci. Obsługa klienta. Nie, ty sobie chyba dajesz radę jako jedna, tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, nie, dobra, jest duża kolejka. Zatrudnij. Ty jesteś bardzo zadowolona. Proszę bardzo. I lecimy z pracą. Lecimy z pracą dla ciebie. Macie przerwę czasami. Tu jedna osoba, tu druga osoba, tu trzecia osoba. Trzeba wszystkich ogarniać. Tu dobudowałem rondelatorium i dobudowałem ten psychiatryk. Czy coś 100 tysięcy mam zarobić, a już 60 dni minęło. To raczej mi się nie uda na bank. Zwiększ poziom szpitala do 8. Co? Ileż można? Dobra, czas zrobić to nowe pomieszczenie, czyli oddział kardiologii, które ma 3x3. Więc możemy je zrobić tu w sumie. Dobra, obrócimy sobie trochę, żeby więcej widzieć. Zrobimy tak. Oddział kardiologii, każ im biegać. Okej, okay, też będzie całkiem ciekawie. Rośliny, pomroczność jasna, to jest w ogóle podstawa. Proszę bardzo, to jest podstawa. Boże, ile wiadomości, ile powiadomień. Wszędzie też gaśnica musi się znajdować. I możemy jeszcze dać jeszcze szafki na akta, albo szafkę. Zmieścimy ją. Dobra, damy radę. Bang. Podnieśliśmy trochę. Zadania jakby nie zrobiliśmy, więc bywa tak. O! A, on to naprawia, okej. Okay. O! Ceremonia przyznania nagród służby zdrowia w Hrabstwie Two Point. Otwórzmy wszystkie. Wow, trzech nie dostaliśmy. Dozorcy roku, asystenta roku i brak śmierci. Czyli ktoś umarł? Chyba nie. Dobra, ty tu tłuczysz, myślałem, że coś tu się dzieje. Dobra, jakiś nowy awans, niech będzie, niech będzie. Wylecz pacjentów z syndrom prysznicowej gwiazdy.
Okej, możemy spróbować. I zarób 100 tysięcy. Udało nam się spełnić wyzwanie. Nie zarobiłem 100 tysięcy. Okej, nie wnikam w to. Mamy dwóch psychologów chyba, chociaż tu mi się wydaje, że brakuje. Tu potrzebujemy kogo? Pielęgniarza? Tu jest potrzebny kto? Pielęgniarz, tak. Pielęgniarz, no dobra, to niech będzie jakiś taki z dodatkowym leczeniem, ale nie za drogi. Ty na przykład. Ciup, dobra, proszę bardzo. Weźmiemy sobie dodatkowych lekarzy. Zatrudnimy. Ty jesteś bardzo dobry. Pstryk. I zatrudnimy sobie jeszcze jakiegoś zwykłego lekarza. Tu. O. Niech sobie pracują w ten sposób. I potrzebujemy, widzę, jeszcze jednego jakiegoś pielęgniarza, jakby co. To możemy tego na przykład. Bęk, dobra, działaj. Możemy działać. Przyspieszymy sobie, tu jeszcze jakieś dwie wiadomości przyszły. Aha, to wyzwanie i coś tam. No niech będzie, na razie wszystko chyba działa dobrze. Aha, tutaj mamy tych lampeczką oznaczone, czyli właśnie, że tych potrzebujemy. Dobra, niech będzie, super. Wyleczeni, nie wyleczeni jeden, co? Jak nie wyleczeni? Nie udało mi się któregoś wyleczyć? Okej, całkiem ciekawie. Tu można byłoby ławki dorobić, obiekty. Automat z piciem jakiś. Automat ze słonymi przekąskami. Automat z piciem. Bęk, tu chyba automatu z piciem brakuje. Z nich będą sobie dwa. Potrzebujemy 100 jak na przykład. Drugi stojak. Niech sobie będą jeszcze rośliny. Kolejne rośliny. Nie, możemy jeszcze postawić, gdzieś tu ławki są. O, widzę, że ładnie postawiłem tutaj w niektórych miejscach, super. To powinniśmy przenieść tu bardziej. To powinniśmy przenieść bardziej tu. Dobra, i działa. Na razie jakoś to śmiga. I tak muszę zrobić, posiadać muszę kolejne budynki. Ten kosztuje 75, a ten 50. Mamy 166, to kupujemy tego jakby. Niech ta parcela się buduje. I musimy ulepszyć urządzenia, nie wiem, które. Mogę najechać i na przykład zobaczyć, które urządzenia mam upgrade'ować? Czy mogę na przykład tego cardio? Nie, do napraw. Czyli on sobie tam biega, niech będzie. To sobie nie zrobimy. Tego sobie nie zrobimy. To sobie zupgrade'ujemy, czy nie? Nie. Come on, no co ja mam zupgrade'ować? To? Deluminator Deluxe. Nie, coś miałem zupgrade'ować, ale nie pamiętam co. Zaraz pewnie mi wyskoczy powiadomienie czy coś. Ale mam kolejny budynek, więc możemy działać. Inspektor zdrowia pojawi się za 7 dni. Co? Jakby specjalnie mi się to podoba. Odkryli nową chorobę, niewyparzony język, okej. Udało się wyleczyć 3-4 pacjentów. Dobra. Monobrew. Zastrzel na samym zamierzymy monobestii. Nie. Inspekcja sanitarna. Zróżnieni na VIP-ach ładnym szpitalem. No to będzie ciekawie. Bo jest już trochę za krótko, żeby cokolwiek zrobić. Jest ładny. Mi się przynajmniej podoba. I tu bym mógł zrobić w ogóle drugą aptekę, tak mi się wydaje. W międzyczasie. W sensie, muszę ulepszyć jakieś urządzenie, więc to wydaje mi się najbardziej sensowne, tak? Teraz tak. 3x3, wejście tu. Zrobimy sobie tak, czyli tak przynajmniej to rozumiem, że mogę jakiekolwiek urządzenie sobie tam, znaczy urządzenie, jakiekolwiek urządzenie właśnie, tak, jakiekolwiek sobie zupgrade'ować. Mamy prestiż, ale aha, jest na drugim poziomie. Dobra, no to pomroczność jasna, go. Bang. Stryk. I tu możemy sobie jeszcze zatrudnić jedną pielęgniarkę do leków i do czegoś tam. Stryk, dobra, i lecimy. Dobra, zobaczmy, za 2 dni przybywa. Nie, to jest do rondelka. Nie wiem dalej, jak oni te rondle ściągają, ale pewnie przekonamy się całkiem niedługo. Jest inspektor. Oj, możemy zobaczyć, co inspektor nam powie. Boję się, szczerze. Okej, jesteś zapisany. I gdzie ty idziesz? Idziesz się przejść po prostu po szpitalu? Jak to wygląda? Powchodzisz sobie, posprawdzasz. Jesteś zadowolony, tyle plakatów jest. Śmieci wyjął z kosza. To jest dla mnie znak, że trzeba kolejnego dozorcę. Proszę. Co jeszcze znajdziesz? No dobra, wyciągają te śmieci.
Idzie. Jest maszyna, wejdzie tu. W trakcie pacjenta. Kolejny worek. Okej, jeśli on będzie śmieci wyciągał z każdego pokoju, to będzie średnio. Wylecz pacjentów 100. Odwiedza rondelatorium. Znaczy na razie tak średnio odwiedza. Ten tu podlewa kwiaty, całe szczęście. Nie wiem, czy tu nie mógł przejść, czy jak. Jest, super, dobra, dał łapki, jestem zadowolony. Co więcej, awans dla członka personelu, jasne. Dla drugiego też. Niech sobie będzie. Pomieszczenie socjalne. O, to jest... A, podoba mu się, pomieszczenie socjalne. Dwie kanapy, je, możecie odpocząć, to wszystko. Nic więcej nie potrzebujecie. Odwiedza toalety. Gdzie my mamy toalety? Tu pójdzie. To jest ostatnie miejsce, które sprawdzi. Na razie wszystko mu się podoba w miarę po drodze. W miarę. Super, toaleta też jest super. I co teraz? Coś się dowiemy? Czemu to jest 8, 7? Tyle osób tu czeka? Niemożliwe. Opuszcza oddział. Przyjechał autem, wyszedł na nogach. Jest 7 osób w kolejce. Długość kolejki. Dlaczego? Dobra, trzeba zrobić kolejny gabinet internistyczny. Bo nie damy rady. Ile gabinet internistyczny wymaga? 3 na 3. Będzie 3 na... Nie, nie musi być taki. Pomniejszyć. Pstryk. Pomniejszyć pstryk. Dobra, jest 3 na 3. Okej, to teraz tak. Potrzebujemy biureczko. Pyk. Potrzebujemy kosz. Potrzebujemy roślinkę. Tam już jakaś roślinka i tak pójdzie na sprzedaż. Szafa aktowa może być razy 2. Może być jakaś gaśnica. I pomroczność jasna oczywiście. Musicie tutaj się edukować wszyscy i wiedzieć, co to jest pomroczność jasna. 3. Dobra, i nie mogę zatwierdzić, bo muszę mieć drzwi. Drzwi mógłbym postawić z tej strony. Nie mogę. Kosz jak przestawię, to będę mógł drzwi postawić? Nie mogę postawić drzwi, bo mam kosz, naprawdę. O, dobra, niech będzie. I tak jest na poziomie 3, więc spoko. Sprzedać, sprzedaj. Jest. I potrzebujemy kolejnego lekarza, który będzie internistą. I lecimy. Dobra, jest. Jedziemy. Ulepsz urządzenia. Aha, to postawiłem już to. To mogę mu dać do zaupgrade'owania i chyba będzie spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poziom szpitala do 8, szpital dwugwiazdkowy praktycznie osiągnięty, więc jakby tu nic więcej nie musimy robić. Tutaj jest... zrób wrażenie, okej. Wspaniałe wieści. Dobra, nie muszę więcej czytać. Dobra, jest. Awans, proszę bardzo. Tu ludzie są w miarę zadowoleni. Chociaż na niektóre kolejki to też jest żart. Osiągnięty cel kariery, zarób 1 000 000. Też fajnie. Temu to idzie, a idzie po prostu. Nie wiem, co mógłbym robić tu w ogóle, bo jakby na spokojnie się wyrabiam z tym miejscem jeszcze. Ile jeszcze macie kolejek w ogóle? Długość kolejki 5. Dobra, to jeszcze jeden internistyczny. Niech będzie. Albo 2. Urządzenie odgarniające na poziomie 2. No dobra, to dziękuję serdecznie, jakby. Bardzo mnie to cieszy. I szpital 3-gwiazdkowy. Musimy zwiększyć poziom do 10 i wyleczyć 20 pacjentów. A cała reszta jest spoko. Atrakcyjność jest zrobiona i wskaźnik wyleczeń też jest bardzo spoko, więc jakby nie ma tutaj na co narzekać. Bardzo mi się to podoba. Więc postawimy sobie tutaj jakieś 2 szafy, czy 3 szafy. Postawimy tu sobie biurko, bo robię kolejny. Postawimy sobie jakiś kosz, postawimy sobie jakąś roślinę w jednym rogu, w drugim rogu. Ten tu z garnkiem, aha, bo oni przyszli, czyli jak przychodzi ktoś z garnkiem, to i tak musi najpierw pójść na rozmowę, niech będzie w takim razie. Dobra, postawimy sobie tutaj to, tu jeszcze Z2, stryk i potrzebujemy dodatkowego lekarza. Dobra, ty możesz być, stryk. Proszę bardzo i działajcie. Na razie nie potrzeba. Ty idziesz tu do rondelatorium? Nie, gdzie oni poszli do tego rondelatorium? Tu działa. O, po prostu zrywa mu. Po prostu zrywa mu z głowy to rondelatorium. Czy on umiera? Garnkowiec srebrzysty, nie powiodło się. Mamy ducha. O, dobra, wessał go. No, pozbyliśmy się problemu. Całkiem ciekawy, dobra.
ulepszmy sobie to rondelatorium i to też sobie zupgrade'ujmy. I zatrudnijmy sobie trzeciego dozorcę jakiegoś. Niech on sobie chodzi tu na razie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Musimy wyleczyć trochę pacjentów. A, jeszcze musimy zbudować jakieś dodatkowe pomieszczenie. Nie wiem, czy rondelatorium. Jakie macie w ogóle kolejki? W aptece jest jakaś kolejka. Długość kolejki 2. Do tutaj jest 1. To jest spoko. Tu jest 1, też się już ogarnęło. Długość kolejki 0. Do was jest 3. Dobra, czyli potrzebujemy jeszcze jednego psychiatry gdzieś tutaj. Bęk, dobra, zrobione. Nie wiem, czy nie będzie nam potrzeba jeszcze jednego lekarza. Jeszcze ktoś umarł. Tu komuś nie wyszło. Niewyparzony język. Okej. Tam sobie ktoś chodzi w ogóle zadowolony, niech będzie. Tu potrzebujemy lekarza do psychiatrii. Lekarz. O, ten jest dobry do psychiatrii. Lecimy, lecisz, proszę bardzo. Jest i lekarz. Mamy przychody, wydatki, wiem, co mogę tu jeszcze im zrobić. Bo się zastanawiałem, jakie jeszcze mogę tu pomieszczenie im zrobić. Mógłbym im tu zrobić pomieszczenie socjalne. Trochę większe niż tam. O, proszę bardzo. Także wiecie, mogę sobie posiedzieć. Dobra, mamy 2. Mamy jakieś fotele. 2 fotele. Jakiś automat z piciem, taki prywatny. Proszę bardzo. Możemy wam dać jakiś kosz. Jeszcze jakbym tu roślinkę zmieścił, to byłoby super. Dobra, roślinka może być na środku, kto by się tym przejmował. I na drugim poziomie. Na drugim poziomie prestiż, trzecim poziomie. Dobra, jest, bang. Zrobię. No i macie kolejne pomieszczenie socjalne, jakby co po prostu bliżej. Jakbym mógł trzecie nawet wykupić, ale nie wiem, czy jest potrzeba, szczerze. Boże, poziom wyleczeń. Wyleczeni pacjenci mamy 65%, bo ich tam umiera trochę. Halo, tu znowu duchy! Zabierać te duchy mi stąd. Dobra, to jest zrobione. To mogę w ogóle zabrajdować? Nie, deluminatora już nie mogę. Starałem się, coś będę mógł tak naprawdę zupgrade'ować. No bo coś mi wyskoczyło a propos upgrade'u, ale nie wiem co konkretnie. Niech będzie. Nie chcę patrzeć na listę pracowników, nie jest mi to potrzebne do pracy w chwili obecnej. Tu potrzebujemy wezwać dozorcę. Mamy za mało chyba dozorców. To kolejny dozorca. Uuu, tu jest taki dobry, za 27 koła. Niech będzie. Super. Wyleczeni pacjenci, damy radę. Lekarz przez chwilę się zaświecił, że był potrzebny, ale nie jest potrzebny, więc damy radę. Tu można byłoby wam jeszcze ławki dorobić ewentualne, tak mi się wydaje. Ławeczki, ławeczki, ławeczki. Pstryk, pstryk. Tu na końcu ławeczkę, o, masz gdzie usiąść ewentualnie. Dobra, proszę bardzo, tutaj rondelek zerwany. I jest zadowolona. Więc to jest najważniejsze w sumie, żeby ludzie byli zadowoleni. Dobra, mamy nowe wiadomości. Z diagnozy wylecz pacjenta. Niech będzie. Kabinet deluminacyjny. Myślę, że rozdęte ego. 0 zgonów pacjentów przez 90 dni. To się nie uda. To się nie uda. Kolejny liścik. Urządzenie odgarniające poziom 3. Dobra, to od razu upgrade'ujemy, bo oni często przy tym giną, więc robimy upgrade'y. Mamy tylko 2 takie pomieszczenia, o ile kojarzę, więc nie musimy nic robić. Pacjent VIP. Za 180 dni, tak? Okej, okay, nagrody i przegląd, no właśnie chciałem powiedzieć, że jest ceremonia. Dobra, otwórzmy wszystkie. A, dozorca już jest dobrze, ale asystentów mamy za mało i brak śmierci. Dobra, wiecie co? Jak dla mnie, to musimy to chyba trochę przebudować. Minimalnie przynajmniej. Zrób wrażenie na pochłannym szpitalem. Tak, dobra, przebudowane. Teraz mamy 2 stanowiska do przyjmowania ludzi, więc musimy sobie jeszcze 2 asystentów, żeby mieć asystenta roku. Stryk tu jest 1 i jeszcze zatrudnimy sobie jednego. Ten jest w sumie najdroższy, więc mam nadzieję, że będzie najlepszy. No, i na 2 teraz będziemy lecieć. Będzie, w sensie powinno to iść szybko, albo o wiele szybciej. Nie roślina, tylko długość kolejki. Dalej internistyczny. Dalej internistyczny ma na długość kolejki 3. To jest internistyczne, ale no, lekarza może nie ma, to nie wiem. Mamy dużo lekarzy strasznie, ale strasznie mało siedzi w swoich tych, w swoich gabinetach, takie mam wrażenie trochę. Ten tu naprawia, nie, on to upgrade'uje, niech będzie, no. To lecimy, nie wiem, czy kolejny internistyczny jest nam potrzebny, na razie musimy poczekać na pacjenta VIP. Aha, i tu przyszedł ten i zwiedza nam teraz. Niech będzie, okej, czyli załapałem kolejną mechanikę, co prawda ciężko, że dopiero teraz. Ale kiedy kliknąłem sobie, to pokazywało mi, że potrzebny jest lekarz specjalista i musi mieć specjalistykę, jeśli chodzi o psychologię, bo jeśli nie ma takiego, o widzicie, lekarz specjalista, psychiatria wymagane, czyli muszę po prostu znaleźć kogoś, kto będzie miał psychiatrię, bo inaczej nie będzie tu pracował, więc tak to wszystko wygląda. Tak samo jak tu mamy na przykład do tego jeszcze, o,
będzie mogła się zajmować ludźmi. Tu powinniśmy w ogóle zrobić jakiś taki duży oddział, tak mi się wydaje przynajmniej. Oddział. Zróbmy taki naprawdę duży oddział. Taki, o. Bang. I tu podziałamy sobie. Myślę całkiem spoko. Bang. Ba, tutaj to nawet wykręcę, widzę poziom czwarty. Bang, poziom czwarty. I tu mamy duży oddział. Czy mamy kogoś, kto się może zajmować oddziałem? Diagnostyka. Nie mamy nikogo do oddziału chyba. Aptekarstwo. Ciężko, dobra, weźmiemy sobie jednego na aptekarza. A ty byłeś chyba taki dobry w tym wszystkim. Tak, ty byłeś ten... Ty byłeś taki dobry, więc weźmiemy cię i przeniesiemy cię na ten oddział. Dobra, jedziemy. Ludzie tu już przychodzą sobie. Zaraz damy wam jeszcze tylko ławki, na których będziecie mogli sobie siedzieć. Stryk. Więcej ławek jakby co. Jakiś automat z przekąskami. Automat ze słonymi przekąskami. Damy wam tu jakiś kosz. Damy wam tu automat z napojami. Bang, w ten sposób. I macie wszystko, dobra, możecie tu sobie działać. Znowu jakiś duch się pojawił. Jakie mamy cele w ogóle? Czy on już jest trzygwiazdkowy? Jakby... Czekajcie, muszę zobaczyć. Ha! Skończyłem już? Fluttering jest dostępne. Officially, people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Okay. Now it just won't be the same. No dobrze, dobrze, ale powiedz mi, czy ja już mam trójkę? Na trzy gwiazdki już go zrobiliśmy, moi drodzy, skończyliśmy go, więc jest po prostu masakra. Udało nam się, a w kolejnym odcinku będziemy zajmować się fluttering, czyli kolejnym, miejmy nadzieję, fajnym szpitalem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie także łapkę w górę, obserwujcie na Instagramie. Zapraszam bardzo serdecznie, ciekawe rzeczy się tam pojawiają, no i do usłyszenia, pa pa!